Szanowanko, witajcie wszyscy ponownie. Kamil z tej strony. Na pulsarze tym razem. Dziecko obejrzy się. Na pulsarze tym razem. Albo po raz kolejny. O którym to obiecałem już wcześniej więcej nagrań, ale oczywiście czas nie pozwolił na wszelkiego rodzaju nagrywki, a jak był czas, to zawsze była inna maszyna do jazdy, więc cały czas ten pulsar jest taki pomijany, ale tylko w kwestii nagrania, ponieważ nie jest tak, że on stoi i się kurzy. Broń Boże, nie? Maszyna, przede wszystkim to jest maszyna demo. Tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany tym motocyklem, nie uwierzy w co mówię i chce sam na własnej skórze przekonać się, jak ta maszyna jeździ, to kobyłka, salon LuxMod. Możecie śmiało wpadać, przyjść, pomacać, zobaczyć pełną kolorystykę, no i między innymi się też przejechać. O ile oczywiście macie uprawnienia. Co w przypadku stowiskiej piątki nie jest trudne, a jak ktoś ma uprawnienia, to może też i dominarem się śmignąć, ponieważ są to maszyny, które no, przy bliższym poznaniu naprawdę nabierają sensu. No, a generalnie samym pulsarem praktycznie cały czas jeżdżę, natomiast jeżdżę nim głównie na takich krótkich bardzo dystansach. Czyli gdzieś tam w pracy jestem, muszę na szybko wyskoczyć, no to co, nie będę ciągnął ciężkiego i bardziej paliwożernego motocykla, jakim jest TRK. To sobie wezmę pulsara, jest najlżejszy, jest najprzyjemniejszy do takich właśnie krótkich, szybkich zadań mu ustawianych po zakupy, jak znalazł. No. I zobaczcie, jakie to jest uniwersalne stworzenie. Wyskoczyłem do Warszawy na szybkie zakupy. O, jaki tu fajny teren jest. Tylko ja mam kiepskie opony na taki teren. Zawias daje radę, ale niestety opony za zbyt szosowe. Ty, tu jest jakiś tor w ogóle krosowy. Trzeba będzie ogarnąć. Ostatnio się wpierdzieliłem na taki tor. Terką. Oj, terka nie lubi torów krosowych. O nie. Ale już taki pulsarek na dobrej gumie. A to by tam też by nie szalał jakiś specjalnie, bo to dalej mamy bardzo szosowe zawieszenie, tak? Ale byłaby zabawa przede wszystkim. O! No, tak więc. Na takie szybkie właśnie wyskoki do Warszawy jak najbardziej to mi się nadaje. Teraz pokazuję wam najlepszy dowód na to, jak uniwersalna jest maszyna. Shooterki, nie ma problemu dla pulsara. No ale on generalnie jest taki fajny, jest leciutki. No, przy terce to jest motorower. Ba, motorower. Jakaś rowerek praktycznie. To jest sprzęgiełko, to wszystko tak chodzi. No jak w masełko dosłownie. Odpiąłem sobie w ogóle cały CBS, mam teraz tylko hamulec ten na tył. Znaczy całkowicie, nie całkowicie, ale tą śrubę regulacyjną sobie wykręciłem na maksa, tak żeby mi nie przeszkadzała przy hamowaniu, więc tym bardziej na takich szutrach mogę sobie pozwolić na zamiatanie tyłem. Teraz, kurde, nie wiem za bardzo w którą stronę ja mam jechać. Czy tam? Chyba tam.
raptem kilka razy tędy przejeżdżałem, za każdym razem trafiałem na inną uliczkę i wyjeżdżałem w zupełnie innym miejscu niż chciałem. Znaczy przy tej samej drodze, ale na jednej wysokości. Ale za każdym razem coraz to fajniejsze tereny odkrywałem tutaj. Więc może i tym razem mi się uda. A może trafię coś nowego. No, więc kontynuując temat Pulsara, no nie stoi ta maszyna, jeździ sobie. Aczkolwiek na takie właśnie malutkie dystanse, tak więc też i dużo kilometrów jej nie przybywa. Niemniej coś tam się kręci. I już mogę coś więcej za każdym razem, znaczy no sprawdza mi się na takich właśnie małych wypadach krótkich. Dzisiaj na szybko do Warszawy i z powrotem. I jest fan na twarzy. Dominarem już bym się nie zapuścił w takie szutry, a tutaj nie ma problemu. No na pewno wyjadę z jakiejś innej strony, bo tego nie kojarzę. Ale nic to. Żebym ja się za bardzo nie zakopał tutaj zaraz. Że tu tak mokro. O! Jak idzie po piachu jak dzik po szyszkach. Nie ma to tamto. Kolejna ciekawostka, znaczy ciekawostka, kolejna rzecz. Kurde, tu jest fajne jakieś endurowe sprzęty można testować. Teraz to musi śmiesznie wyglądać, jak stoję na podnóżkach na tym sprzęcie. Tak się przynajmniej domyślam. Ups. Telefon mi zaraz wypadnie i będzie dopiero. I Huawei się popsuje. No, teraz Huawei ma problemy z Androidem. Chociaż może to i dobrze. No, ale nie o tym. Dzisiaj miało być o motorze. To kontynuujemy o motorze. I... No, nie popatrzcie, nawet w takim piachu strójeczki, nie brakuje mu momentu, dalej jakoś tam sobie się wygrzebuje. Myślę, że chłopaki od 125, jak ostatnio z nimi jeździłem, narzekali, że te ich małe 125 mają za mało mocy właśnie do okopania się w piachu. Mimo kostkowych gum, to obstawiam, że jakby tam zapodać taki silnik, jak siedzi tutaj w Pulsarze, to by byli zadowoleni całkiem. I teraz czeka mnie bardzo trudny manewr wyprzedzenia najszybszego samochodu w mieście, jakim niewątpliwie jest Mati. No, na asfalcie się spróbujemy. Dajesz Pulsar. A jak wyrwał? Dobry jest. Dobra jest maszyna, nie ma to tamto. Nie wiem, czy na ile to dobrze słychać będzie w mikrofonie, który mam zamontowany, ale dogram mam najwyżej jeszcze dźwięk z wydechu, który aktualnie zamontowany jest tutaj. Jest głośny na szczęście i to jest to, co zawsze do czego zawsze dążę przy każdym motocyklu. Ja nie chcę, żeby motocykl był dużo głośniejszy. Ja po prostu chcę, żeby trochę ciekawiej brzmiał dla ucha. I tutaj osiągnąłem to w 100%. TRK z tym atrapowiczem trochę za głośno pracuje. Zwłaszcza pasażer się na to marudzi, ale tutaj Pulsar optymalnie brzmi. Jest więcej, bardziej basowy, bardziej taki donośny ten dźwięk. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Jakoś dziwnie wyglądam na nim, czy co?
Nie kumam. Zielone, zielone. Ej, zobacz, jak on się ładnie napędza. Na 125? Świat i ludzie. Nie. Spod światu nawet na takiej trasie. Pierwszy ruszam. Nie ma to tamto. Zobaczymy, ile poleci. 103. No i teraz największa zaleta tego motocykla. Mógłbym oczywiście bokiem sobie przejechać, nie przyciskać się, ale on jest tak wąziutki, że aż wstyd byłoby się nie przecisnąć. O, tu są dwa fajne winkle, to sobie zaraz na nie pojadę. Ale tymczasem przyspieszenie. Heble. Dobre ma heble. Na hamulce naprawdę nie ma co narzekać. No i właśnie to jest kolejna zaleta. Można odłączyć ten CBS, jeśli komuś to nie pasuje, tak jak mi. Tu jest taki łuk, gdzie kolanki można byłoby przytrzeć, ale nie mam doświadczenia z tym motocyklem aż takiego, żeby się połaszczyć o takie coś. No i tutaj zaciśnia się ten. Nie, no przyjemnie. Ja będę zaraz zjeżdżał, więc przed niego nie wskoczę. Dobra, i na stację. Co by nie pchać go zaraz. No dobra, to dzisiaj taki vlog trochę o wszystkim i bardzo o niczym. No jeszcze jak każdy mój chyba. Ale no cóż, zamierzeniem głównym było pokazać wam tą maszynę, jak jeździ. I no w sumie ile frajdy daje z takiego codziennego użytkowania. O, to jest ciekawostka, że takie mocne naciśnięcie za manetkę powoduje jej ruch, ale to też jest tu i zmontowane jest to na gumach, w związku z czym te wibracje tak mocno się nie przenoszą na rączki. To jest plus. Sporo osób zarzucało temu motocyklowi, jak się przyjrzeli bliżej, ten ruch zbiornika. I niestety nie da się go wyeliminować w żaden sposób, natomiast to ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że tutaj z przodu są dwie takie tuleje gumowe, z tyłu jest łapa, która jest przekręcona do ramy na jedną śrubę, jeśli dobrze pamiętam, tak, na jedną śrubę. I od dołu, od góry ma całkiem spore kawałki gumy. W związku z powyższym ta amortyzacja jest duża. Tylko zdarzało się w chińskich motocyklach, zwłaszcza tych tańszych, że te zbiorniki przeciekały właśnie od takiej pracy, gdzieś tam nogami się zapieraliśmy o zbiornik i wtedy one przeciekały właśnie, puszczały zgrzewy w tych miejscach mocowania do ramy. Tutaj nie powinno być z tym problemu, bo właśnie przez to, że on jest tak fajnie zbudowany. Znaczy fajnie, no tak teoretycznie kiepsko zbudowany, a praktycznie wcale, no ma to swoje uzasadnienie. Ciekawostka jest, nigdy nie słyszę pompy paliwa w tym motocyklu. Ona jest tak cichutka, to też jest specyficzne. W TRC jak przełączam, włączam zapłon, to ta pompa głośno i długo pracuje, natomiast tutaj prawie jej nie słychać. To taka ciekawostka.
Palić pali całkiem przyzwoicie, raczej nie ma z tym problemu, ani na zimnym, ani na ciepłym. Heble dobre, rozpędza się całkiem przyzwoicie moim zdaniem. Lusterko się cały czas rusza, to jedno. I zanim powiecie, że to lipa, tandeta i w ogóle, to trzeba powiedzieć o tych lusterkach jedno. Są bardzo duże i w Dominarze mnie to wkurza niesamowicie, że jakbym się nie usadowił, jakbym nie ustawił tych lusterek, to mało co widzę za sobą. Natomiast tutaj te lusterka są ogromne i faktycznie tutaj wszystko elegancko, fajnie widać. Nawet troszkę poczkwarnie wyglądają jak na taką małą, na taki mały gabaryt motocykla, ale mniejsza większość. No, chodzi o użyteczność ich i ta jest bardzo dobra. Co jeszcze? To, że to się rusza. W większości pojazdów ten czpieniec montowany, dokręcany tam sprężynową jakąś podkładką, żeby właśnie trzymał się, nie rozkręcał, śruba jest od środka, to wszystko jest pod lustrem. Natomiast tutaj jest taki fajny patent zastosowany, że wystarczy zjąć tą gumę, tu są trzy śruby, ustawić pod siebie, dokręcić raz a porządnie, koniec. Lusterko będzie tam minimalnie mogło się ruszać, natomiast no, jeśli zacznie się ruszać jakoś mocno, znowu można to dokręcić i to lusterko no, robi się bardzo sztywne. Tak samo jest w Dominarze, to nie widziałem takiego rozwiązania nigdzie indziej. A jest. Tutaj jest, tutaj fajnie pomyśleli. Jest was coraz więcej oglądających i subskrybujących, za co wielkie dzięki. Nie przybywa nas aż tak dużo w jakimś zatrważającym tempie, no ale zdaję sobie z tego sprawę, że raczej kanał należy do tych bardziej niszowych, jeśli chodzi o produkty, które pokazuję. Albo na których się skupiam, może tak, bo mógłbym pokazywać wszystko, ale po co? Na tym się znam, to pokazuję. Więc to jest raczej dość niszowe. Pytacie mnie coraz częściej o jakieś wspólne wyjazdy, czy coś takiego organizuję, jakieś przejażdżki po okolicach, po moich terenach, na których nagrywam często. I szczerze mówiąc nie myślałem o tym, że to już jest ten czas albo ta ranga mojego kanału, żeby organizować jakieś wspólne wypady. No ale jak jest was dużo i sami się o to prosicie, to czemu by nie? I tak powoli będę myślał właśnie jak to ogarnąć, żeby zebrać was na jakieś wydarzenie i faktycznie w jakiś piękny weekend z rana wyjechać w teren i pośmigać po Mazowszu. No, będę nad tym myślał. Dajcie znać, co o tym sądzicie, kto byłby chętny. Przypuszczam, że ci, którzy zostaną do końca tego filmu, więc akurat dobrze, że na koniec zostawiłem tą wiadomość. No, więc piszcie, komentujcie, dajcie znać, co sądzicie, czy byście chcieli, ile was tam będzie, żeby zorganizować, nie za dużą, ale jakąś mimo wszystko już większą grupę, tam myślę, że po 10 motocykli to będzie świat i ludzie, żeby się wspólnie jakoś nie pozabijać. O, pierwszy raz mi wypadł bieg. No, dobra, tyle z mojego gadania na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że ci, którzy byli zainteresowani Pulsarem 125 dzisiaj coś więcej zobaczą na jego temat z takiej po prostu zwykłej miejskiej jazdy i będziecie mogli sobie znaczy przybliżyłem wam choć trochę tą maszynkę. Wiem, że często o tym mówię,
że jest ona fajna, no ale jest fajna. Znaczy o wielu motocyklach tak mówię, natomiast mnie każdy motocykl cieszy. No, dwa koła, silnik w ramię i ma przynosić uśmiech na twarzy. I tak niewątpliwie jest w przypadku tej maszyny. I każdej innej, którą jeżdżę praktycznie, tak? Więc z tym się postaram dzielić. Dobra, koniec gadania, bo tak będę gadał, a potem i tak pewnie 10% z tego tylko wejdzie do nagrania końcowego, a ja będę miał więcej do przeglądania. Dobra, trzymajcie się w takim razie. Do usłyszenia, do przeczytania i do następnego. Cześć!